Cześć, Ilona, mówi Marta. No dobra, to powiem ci tak, że jakby ja mam z nim bardzo dobre połączenie i bardzo go mocno słyszę, więc myślę, że ta rozmowa w ogóle będzie bardzo treściwa, bo on mi w ogóle najpierw powiedział coś takiego, że po pierwsze mi już nic nie jest potrzebne. A po drugie powiedział coś takiego, że no dobra, rozmawiajmy szybko, zwięźle na temat i zakończmy to w ogóle bez sensu. I ja sobie zapisałam coś takiego, więc ty musisz jakby to oznajmić, czy ja sam, jakby już po tym, jak ci mówię, w jaki sposób ze mną rozmawia, jest to szybkie, stanowcze, bardzo mądre, bardzo duże osadzenie w sobie, silne w środku. Gdzie na zewnątrz ja sobie zapisałam, może ktoś uważać go za ciapkę, ale on wcale taki nie jest. O, no wiem. Silny, mądry na zewnątrz, choć może wydawać się, jak, że jest ciapaty, ale jest bardzo osadzony w sobie i niezależny. Nie lubi nadmiernego dotyku i pewnych ruchów rąk. Był bity kiedyś przez mężczyznę. Nie lubi też, kiedy się na niego jakby nachodzi, dlatego że jego strasznie bolą wszystkie łapy, co ci od razu mówię. Nie lubi poruszać się po śliskich nawierzchniach w domu, bo to mi też pokazuje. I jakby w momencie, kiedy w ogóle jakby teraz będzie jakby trochę narzekał, nie? Niesamowity. Pokazuje mi coś takiego, że najgorzej jest, jeżeli będziecie chcieli, jakby, zwłaszcza mężczyzna, jeżeli będzie chciał go w jakiś sposób dotykać, kiedy on już dosyć dłużej leży. I chce na przykład stać, albo musi stać. Wtedy ten ból jest największy. I radziłabym mężczyźnie raczej samemu nie wykazywać jakby nadmiernych dotyków przy nim. Jeżeli on będzie chciał tego dotyku, to on podejdzie i po prostu tylko i wyłącznie jakby usiądzie obok niego, obetrze swoim ciałem jego kolano, jakby chyba podczas tego, kiedy mężczyzna siedzi. I to bym była ostrożna, dlatego że on nie lubi przekraczania swoich granic. On jest bardzo osadzony w sobie. I teraz ty musisz otworzyć pytania, bo ja, jak rozmawiam z tobą, nie będę ich widziała i ty musisz je zadawać, dobra? Okej. Pierwszy raz mam taką sesję. Po prostu mówi, w ogóle przestań to zapisywać, tylko masz do niej zadzwonić, nie? Ja jej na wszystko odpowiem. Zmierzyłam mu tylko parametry życiowe, więc on jest w 100% ze wszystkim. Super. No. Czyli tak, jak się czuję, czy leki pomagają i. Pomagają, aczkolwiek najgorzej jest w ogóle tak. Powiem teraz to, co mi daje poczuć. Jest problem z żołądkiem rzeczywiście i to jest, uważam, że to jest jakby problem, jakby on mi pokazuje, że najbardziej jakby boli środkowa część żołądka, i poniżej. Zdarza się tak, że jest jakby. Będę mówiła tak, jak on mi to pokazuje. Poczekaj, chwilę, poczekaj. Zdarza się tak, że może być taka sytuacja, że ona w ogóle albo jakąś kwasotę, albo coś, bo coś mu podchodzi do góry i pokazuje mi jakby takie powietrze, albo to jest jakiś tam płyn, nie wiem. Może to być po prostu no, nadkwasota. Bo to pali, ale też jakby potem jest odczucie z żołądka, jakby była chora może trzustka albo wątroba, albo to już jest starcze takie. Będę mówiła szybko, bo on mi to tak szybko pokazuje. I wtedy po prostu jest odczucie takiego kucia. I jemu się na przykład nieraz niedobrze robi, ale też te jelita jakby potraciły taką wartość, ważność. Znaczy tego nie powiem. Jezu, nie tak szybko, poczekaj. Powinien mieć po prostu na imię Speed, a nie po prostu tak szybko. Te jelita jakby potraciły taką ważność, przydatność i one są tam w środku poprzez to, że on wiele lat jakby był żywiony jakimiś takimi różnymi niefajnymi rzeczami. Jakby on sam też, jakby większość, ktoś go dokarmiał chyba, jakieś resztki albo coś takiego, bo on pokazuje jakieś twarde rzeczy. To po prostu trochę tam rozwaliło
i to jedzenie w ogóle, które on dostaje, on jakby musi być na pewno niskotłuszczowe, coś związane z tłuszczem, bardzo niskotłuszczowe. Nawet nie wiem, czy to nie musi być jakieś ilona gotowane, jak dziecku się gotuje w jakiś sposób trochę, bo on mi pokazuje tak, że jemu już i tak nic nie pomoże. Jakby w sensie takim, że można teraz robić jakby takie zaopiekowanie się jego organizmem, tego, którego on doświadcza, na takim poziomie zadbania o niego, jeżeli mógłby cię prosić, bo on jeszcze jakby nie jest taki wymagający, aczkolwiek jest bardzo konkretny w tym, co mi pokazuje i jakby problem jest tam z trawieniem. Ale ja bym tutaj naprawdę, ja nie wiem, czy on miał badania robione czy coś, ale ja bym tutaj jakby pokłoniła się przy jakby albo zapaleniu żołądka, albo trzustki, nie mam zielonego pojęcia. Jest to badanie w krwi. Okej. I to nie może być właśnie coś tłustego, to nie może być coś ciężkiego, więc jeżeli nawet by to, nie wiem, jakby ta karma sucha, to też mi się wydaje, że ona powinna być albo rozmiękczana czymś i to musi być dobrej, jakby dobrej jakości, no dobrej jakości, ale uważam, że to powinna być specyficzna już karma. Mhm. Jakby coś w tych badaniach wyjdzie, albo nie wiem, czy już wyszło. Na pewno wyszła niedoczynność tarczycy. Okej. Okay. Że zarobaczony. Chyba, że to robaki właśnie tak sprawiają w tym żołądku, w tych jelitach, bo straszne to jakby to jest odczucie. No, mów. Okej, bo właśnie ma tą EOE, która właśnie wskazuje najprawdopodobniej na robaki, Kao poszedł do analizy. Okej. Staje teraz antybiotyki, bo właśnie był jakiś chory. Bo ja uważam, że to jest jakby takie zapalenie żołądka, bo nie wiem, bo jeżeli oni by mu zrobili USG, a ja bym doradzała zrobić USG, to ja czuję to jako stan zapalny, taki stan zapalny jakby, ale nie wiem, być może robaki też mogą to wywołać. Bo ja czuję po prostu taką ciężkość, nie ciężkość tego, taka dysfunkcyjna ciężkość. Tak, bo on w ogóle był tam w tym hotelu karmiony. Odpadkami. Okej, okay, tak, bo jakby on mi to pokazuje. Były tam kości na pewno, bo było coś twardego też. Dostawał jakieś takie twarde też rzeczy do jedzenia. Ja jak się pojawiłam, to dopiero im zabroniłam to robić. Okej. Okay. On mnie wtedy pierwszy raz pogryzł, jak ja mu chciałam zabrać te resztki, jak ja zobaczyłam, nie mu chciałam je zabrać. No, ale to już wiesz, on jest silny, stanowczy, jakby Ilona, możecie się od niego uczyć po prostu mądrości jego. Jakby ja uważam, jakby on mi pokazuje. Teraz nie wiem, skąd to idzie 9/10. Uważam, że to są jego lata. I też jest coś takiego, że jakby jego dotychczasowe życie było naprawdę, jakby on nie narzeka na to, że było straszne czy coś, bo on sobie w jakiś sposób poradził z tym. On jakby odcinał swoje ciało od tego, co w środku rosło, czyli jego po prostu ta świadomość jest bardzo taka obudzona i jak się jemu spojrzy na niego i nie będzie się myślało o tym, jak on wygląda, co on przeszedł, to poczuje się jego siłę wewnętrzną. Jakby to w ogóle nie ma, prawda? Tak, on jest niesamowity. Tylko chcę właśnie powiedzieć, że jakby on nawet o to prosi, nie przekraczajcie tych granic, bo jego organizm, jego pies na pewno na to zareaguje. Znaczy Arek już w ogóle do niego nie podchodzi. Ale to ja widziałam, że coś czułam, że coś jest nie tak, bo on jak Arek się pojawia, to on dopiero zaczynał tak naprawdę tak bardziej agresywnie reagować. Ja widziałam, że coś jest tutaj. No, pokazało mi mężczyznę jakiegoś, że go bił ogólnie, nie? Mhm. Możesz go spytać, to Józef? Taki starszy? Na pewno starszy. Józef. Jakby na pewno starszy, bo widzę, że ma pomarszczone ręce i takie obuwie bardziej robocze niż takie zwykłe obuwie. Znaczy przynajmniej ja tak widzę z punktu widzenia psa. I tylko tyle mogę ci powiedzieć. Nie odpowiada mi, czy to jest Józef. Okej. Dobra, to nie ważne zresztą. No, ja myślę, że to chyba nie jest ważne. Mhm. Okej. Łapy, pamiętaj o łapach, zwłaszcza jeżeli chodzi o tylne,
No ale to wiemy, to jest starszy pies, jakby, ale w przednich łapach nadgarstki, znaczy nadgarstkami kolana albo nadgarstki, bo bardzo mocno to czuję, jakby one były takie wręcz złamane. One nie są oczywiście złamane, tylko że on to tak odczuwa, że jak wstaje, to jemu jest w ogóle dobrze. On po prostu, jemu jest tak dobrze, jak jest teraz. Wcale to nie jest tak, że on chce wracać do jakiegoś hotelu, do swojej budy. Nie. Jego ciało było przyzwyczajone do tego, ale on doświadcza naprawdę czegoś pięknego i wy też przy nim jakby w taki sposób piękny możesz się nauczyć tego, że właśnie tak jak on mi jakby mówi mi, że jakby złamanie jakiegokolwiek organizmu, jeżeli ta istota jakby no właśnie nie rozpozna tego, że ona tylko doświadcza jakby zewnętrznego świata poprzez to ciało, że ciało jej w ogóle w jakiś sposób nie formuje, nie nadało jakby jej życie materialne, wiesz o co chodzi, no nie, że jakby ta świadomość jest w ciele, ale świadomość może cały czas być silna i jakby czysta, taka niezależna, potem nawet co doświadcza ciało, że jakby tego się uczy od niego, że nawet jeżeli ci jest ciężko bardzo w życiu, to szukaj tej prawdziwej właśnie siebie w środku. I mówię, śliskie podłogi, jeżeli macie śliskie, bo on mi pokazuje, że są jakby takie etapy w czymś wąskim. Nie wiem o co chodzi, czy to jest przedpokój, czy to jest jakiś korytarz, nie wiem, czy to po prostu macie jakieś wąskie, wkładać do pralki, a one ci się nie będą poruszać, bo jakby on mi pokazuje, że największym jego bolączką to jest to, kiedy on na przykład porusza się, albo już najgorzej jest wtedy, kiedy próbuje wstać, bo wtedy ten ból jest na tyle silny, leki działają, jakieś tam, ale nie wiem, czy on dostaje też coś na ból, bo na ból to tak dyskomfort cały czas czuję mocno. Nie, no się, bo to weterynarka mi teraz dopiero powiedziała. Nie, koniecznie. To ci od razu mówię, bo ja czuję cały czas ból. W aparacie ruchu czuję ból. Jeżeli chodzi o żołądek, czuję dyskomfort, więc jeżeli dostał leki, no to rzeczywiście może być tak, że po prostu jakby te leki działają na ten brzuch. Ale jeżeli chodzi o aparat, to możesz mu założyć pieluchomajtkę, bo jakby on mi pokazuje, że to nie jest problem dla niego. Aha, mówi, że na mnie to był problem, że ja nie chciałam tego zakładać. Jakby, wiesz co, no pokazuje mi to, że nie jest dla niego problem. No sam mi to pokazał, załóż mi pieluchomajtkę. I to wiesz, że bardziej mi pokazał ludzką, taką większą? Autentycznie taką, no zobaczyłam, jak wiesz co, jak zobaczyłam, dosłownie zobaczyłam to w ten sposób, że była chyba kiedyś taka reklama w telewizji, co pan promował pieluchomajtki. Że jakby starszy mężczyzna po prostu, który gdzieś tam jest to nietrzymanie moczu, to się, normalnie takie majtki to są. I coś takiego zobaczyłam. No mi to proponowali, powiem ci, ale ja miałam poczucie, że ja nie chcę tego robić. To ja miałam to poczucie. Jakby jemu nic nie zabiera. Mówię, ja też jakby czuję to bardzo mocno, bo mi pokazuje, że w środku te jelita się dziwnie poruszają, że one jakby straciły swoją ważność, ale one się też dziwnie poruszają jakby w środku. Więc bardzo możliwe, że on nie jest zarobaczony też. Jakby ja tego nie, jakby on mi nie pokazuje tych robaków, ale odczucia w ogóle z żołądka nie są fajne, są dyskomfortem, ale aparat ruchu jest bolący. I co więcej, mogę też powiedzieć, że łapy jak łapy, ale odcinek w ogóle, dobra, teraz sobie wyobraź, jak masz tyłek psa i jakbyś podzieliła cały kręgosłup na pół, no to tak jak masz połowę, to byś zeszła tak 2 centymetry niżej. To nie wiem, co to będzie. To, czy to będzie lędźwiowy, czy to będzie jakiś L4, tak jak u człowieka jest, L5, to tam też czuję jakby takie ucisk po prostu. Więc on daje, on mówi, że jak tam na przykład jak bardzo się zmęczy, to tam robi coś takiego, że jakby trochę te nogi tylne w ogóle taki paraliż. Tak. No to tak mi pokazuje, okej, dobra. Dobra, i tutaj tak, twarz tu, no rzeczywiście, jakby pokazuje mi tą szyję. O, jest, aż mi cię właśnie. Tą szyję. Mhm.
Jest trochę więcej śluzów w nim w ogóle, bo teraz na przykład ja też czuję, że... Ale to jest spowodowane właśnie tą trochę starością też i tym takim byciem po prostu niezaopiekowanym wcześniej. To prawda. Okej. Okej. Czuję się bezpiecznie? Tak, tak, tak. Czy potrafi być łagodny dla kotków? Bo ogólnie to jest tak, że ten Arek to jest mój były partner. On nie wie tego, od razu ci mówię, on nie wie tego, dlatego że on miał tak do czynienia jakby trochę z kotami, że te koty podchodziły gdzieś, gdzie on był jakby w jakiś sposób ubezwłasnowolniony i on je przeganiał. On jakby nie wie tego. On nie wie, jak jego organizm, jakby wiesz, jakby jego pies zareaguje na to. On nie umie tego powiedzieć, bo on był w takim, jakby ja go tak czuję jako takiego odseparowanego, jakby niby blisko człowieka, ale odseparowanego, więc nie wiem, czy on był na jakimś uwięzi, czy... No właśnie, na łańcuchu na pewno, bo ja to czuję, że był na uwięzi. I to było tak, że jak on był, dlatego on ci nie umie odpowiedzieć z kotami, że jak na przykład była jakaś miska czy coś tam, gdzie on już zjadł, ale myślał, że jeszcze coś tam może być, to jakby właśnie jakieś inne zwierzęta podchodziły do tego i on to bronił. Więc on jakby nie wie tego, rozumiesz? Okej. Okay. Ja mam trzy kotki, dwa wychodzące. No. Zuzia jest kotkiem domowym zupełnie, ona nie wychodzi. No ja sobie wyobrażam, ja powiem ci, że ja ogólnie... On mówi, czy ja w ogóle będę miał siłę za nimi biegać. On mówi, powiedz jej to. On mówi, no pewnie nawet gdybym chciał zjeść, to nie dam rady. I naprawdę, on tak się śmieje, bo tak próbował sobie to uzmysłowić w ogóle, w jakiś sposób, wiesz, jak one będą się tak poruszać, czy... Wiesz, to dużo od ciebie zależy, czy jakby zapewnisz jemu, że jak on będzie jadł, to koty na pewno wtedy nie podejdą i wiesz, i jakby to bezpieczne miejsce dla kotów też, gdzie kot zawsze może, u mnie bramki się super sprawdzają. Mogę ją zaszczepić na tą kocią białaczkę? No, na przykład. Ale tak szczerze, Ilonka, jakby to teraz ode mnie pójdzie, no nie? Aczkolwiek on już czuje, co ja chcę powiedzieć i mówi, no to weź jej to powiedz, jakby czujesz, że jesteś w stanie przewidzieć wszystko i zabezpieczyć wszystko i wszystkich? Nie. I jakby nawet samą siebie? Nie. No właśnie. Nie. Dla wszystkich tak najlepiej, żeby byli bezpieczni, zdrowi, szczęśliwi, żeby każdy był szczęśliwy. Znaczy to, co mogę powiedzieć, to co w środku jest w nim, ta jego przestrzeń jest tak świadoma. No i on jako pies teraz, no jakby pokazuje mi się, że jakby jego życie jest w tym momencie, wiesz, no jakby był na rajskich wakacjach. No co mam ci powiedzieć, Ilona? No ja wiem, bo chodzi za mną, ja wiem, że to są tylko moje lęki, że on jest nieszczęśliwy. Znaczy moje lęki, no to są lęki twojego człowieka, no nie, no bo ty w środku też jakbyś tak umiała sobie tam się odnaleźć. Czym jesteś, to tam jest stabilnie. Tam po prostu jest, wiesz, cały czas jest obserwacja. No ale człowiek tego, wiesz, jakby przychodzi taki czas, że może nie dla każdego człowieka, ale czy tam dla każdej, wiesz, organizmu, który się narodził. Ale są też takie, że któregoś dnia może będziesz chciała zapragnąć, jakby wiesz, ujrzeć tam w głębi, no nie, czym się naprawdę jest, a co to jest. Na przykład, wiesz, to, że teraz na przykład chce ci się płakać ze wzruszenia, albo że się cieszysz, ale to za chwilę odchodzi, bo to jest człowieka. To nie jest twoja prawdziwa istota. To jest jakaś, aha, człowiek jako powłoka. No. Okej, okay, dobra. Bolą zęby. No, to jest tak, że one są już jakby, on pokazuje mi, że one są bardzo spracowane. Czyli bym powiedziała, że może, dobra, może ma kamień na zębach, ale one są bardzo starte. Bardzo starte są i przez to musiała, ja nie wiem, czy to wiesz... On nie jest pewien, czy to ruszać w ogóle.
jakby można by było tylko sprawdzić, bo ja to też tak troszeczkę czuję jakby z tyłu, ja akurat czuję to przy dolnych, jakby mógł być jakiś stan zapalny w dziąsłach tam z tyłu. I ewentualnie to zobaczyć. A myślę, że po prostu chyba najlepszym rozwiązaniem będzie dawanie jemu miękkich rzeczy. No bo on jakby pokazuje mi, że od góry one są starte i niektóre są tak jakby, wiesz, tam, nie wiem, czy tam miazga, czy co to jest otwarte. Nie wiem, jak to nazwać. One są starte po prostu. On coś dostawał takiego, że on ścierał zęby. On zgrzytał, ścierał zęby, szczekał bardzo dużo. Tak, bo on no. Tak, tak. Wszyscy bali. No, bardziej na właśnie nie zepsute, tylko właśnie starte zęby czuję, nie? No. No w ogóle nie szczeka. Naprawdę. Okej. Okay. No to tak. Ja to bym mu dała na imię szaman. On to wygląda jak szaman przecież. Wygląda jak szaman. No bo ja ci powiem, dlaczego na Z. No bo ja mam tą drużynę Z, ziomkę z USA i do USA. Ja to chciałam, No to możesz mu dać na imię Zen po prostu. Zen, Boże, bo ja też tam może Zen. Daj mu na imię Zen. Zen. No. Zen. Zen. No i Marta będzie chrzestną. Zen, no. Zen. O ja to znowu. Znaczy, mój dotyk też jest do niego nazwiska. Nie. Właśnie jakby... W niektórych momentach po prostu musisz na to uważać, ponieważ on ma takie, jakby pokazuje mi to, żebym ci to wytłumaczyła, że po pierwsze właśnie lubi tą niezależność, ale po drugie jakby jego ciało ma dużo w pamięci jakby doświadczeń właśnie nachylania się, jakiegoś takiego przesunięcia, jakiejś pozycji człowieka, która nie świadczyła o tym, że za chwilę go coś zaboli, ale na przykład go zabolało, nie? Czyli jakby został źle potraktowany. Więc jakby on mi mówi coś takiego, że ty bardzo dobrze czujesz, kiedy on przychodzi po ten dotyk, kiedy on go chce. No. Ale tak, zauważyłam, jak on mnie chapnął, to zauważyłam, że właśnie... A właśnie w którym momencie cię chapnął? Chapnął mnie to właśnie, jak ja tak z rozpędu, wiesz, on siedział, chciałam mu pogłaskać łapki, to widziałam, że go teraz. No, tak. Jak przełożyłam rękę zaraz nad jego głową, żeby otworzyć szafkę. Tak, no bo to są, on mi, dlatego to powiedział wcześniej, to są wszystkie te, jakby te sytuacje, które po pierwsze jakby no dołożenie tam tych rąk do jego łap, to jego te łapy bolą i on dlatego je broni, więc tutaj Ilona, powiem ci szczerze, że ja bym zaopiekowała się tak paliatywnie bardzo nim, ty wiesz, w sensie jeżeli tam cię stać na to, no ale czuję to bardzo mocno, że zrobisz wszystko, jeżeli tego to dawaj zrzutkę jakąś, będę udostępniać i wiesz, po prostu wiesz, no ból i po prostu wiesz, i jakby te ruchy, które były w pamięci wpracowane jako łamanie jego po prostu takiej swoistej niezależności i że on jakby przy tobie dopiero jakby doświadcza takiego, że właściwie dotyk jest przywilejem. Że to nie jest tak, że każdy może go dotknąć i w jakikolwiek sposób. On jakby od ciebie to dopiero dostaje. Ale jakby najgorzej idzie z bólu, no nie? Bo on niekiedy pokazuje mi właśnie, że są takie dni, że naprawdę go bolą, bolą go te kości. Tak. Jak jest pogoda. Tak. Tak. Bo ja tak staram się go obserwować. No. No ta weterynarz mówiła, żebym mu peralginę podawała. No tak, tylko że peralginę podajesz przez 3 dni, żeby zobaczyć, nie, a on powinien coś na stałe dostać, ja uważam. Ona powiedziała, że za szybko, według mnie. A za szybko przed czym? Że niby, wiesz, że jest za młody jeszcze, żeby już go przeciwbólowo szpercować cały czas. No ale no to, wiesz, no można by tak było powiedzieć, no nie wiem, myślę, że gdyby się zrobiło rentgen, bo wiesz, można by się było nad tym zastanowić, jeżeli będą na to środki i na przykład, wiesz, jakby w tej sedacji jakiejś takiej, wiesz, mniejszej po prostu zrobić i rentgena i wtedy USG tego żołądka i tego, to ja uważam, że tam wyjdą ogromne wyrodnienia.
No i Pyralgina nie pomoże, wiesz, on musi dostawać jakieś, wiesz, jakieś dodatkowe też jakieś suplementy czy coś tam, nie? Mhm. Ja to czuję jako ogromne zwyrodnienie, naprawdę. No on mi pokazuje 9 z 10, nie? Więc nie wiem, no nie wiem, na ile go lekarz określa w ogóle. Pani lekarz napisała 10, ja wiedziałam, no. Tak jak mówi, bo wiesz, ile osób w tamtej pracy mojej poprzedniej tyle historii było, a tak. Ja wiedziałam, no. Czyli ile on tak może mieć? No właśnie o to chodzi, że oni mówili, że jest 15, ale ja uważam, że on jest młodszy niż 15. No, on mówi 10, no nie, no tak 9-10. Pani weterynarz też napisała 10, czyli chyba to nie jest coś dobrze. Pani weterynarz napisała 10. On też tak mówi, że 10 to dopiero będzie na wiosnę. Okay. Znaczy jemu tak się jakby, że jakby 10 wiosen, nie? Ale... 10 wiosen. No. Boże, no wiem, nie wiem. Ja nie wiem, że nie powinno się na nim użalać. W ogóle patrz tylko na niego, doświadczaj go, naprawdę. Doświadczaj, po prostu doświadczaj każdej godziny z nim, naprawdę. Także czuję, że po prostu czuję się cudownie. I cieszę się, że się zgodziłaś na nagrywanie tej sesji. Bo na pewno ją udostępnię, jeżeli pozwolisz. Okej, pozwalam. Jeśli ma komuś pomóc, to jak najbardziej. Mm. Ja też ją dostałam w prezencie od Karoli. Mm. Ziomek mój zaginął. Co tak, a jak ziomek? Ziomek ogólnie wrócił, okazało się, że pani myślała, że to wróci. Jest jej kot sprzed lat i go wzięła do domu i go więziła w domu, aż uciekł. Ziomek od tego momentu ma traumę i daleko nie odchodzi od domu. No i widzisz. daleko tam zapędzą, no ale właśnie... Ja już powiem ci, że bym chciała, żeby kotki były ze mną, bo ja jestem ich mamą. Ja wiem, że Arek je wreszcie... Spokojnie, Ilonka. Mówię ci, że tutaj, wiesz, jakby tu... Jakby ja nie widzę od niego, wiesz, jakiegoś, wiesz... Nie wiem, mam przy mnie. Ja wiem. Czuję wewnętrznie. Czuję ten spokój wewnętrzny mimo tego chaosu i ja czuję, że ten lęk, ten stres, wszystko to jest to zewnętrzne. No to jest zewnętrzne, no właśnie. No. Jeszcze uczę się pracować z tym. No, bo to najpierw musi zostać zauważone, wiesz, ćwiczone, a dopiero potem to przychodzi częściej. Jak się już poczuje wtedy, nie? Bo najpierw musi zostać zrozumiana, potem będzie poczute bardzo mocno. Że się jest czymś innym w ogóle niż ten człowiek. Może tak, a co no? Z spacerami? Może zapytajmy o spacery, czy ma swoje miejsca, trasy? Dobra, poczekaj. Ja widzę coś takiego. Widzę jakąś ścieżkę, ale ona nie jest jakby na razie w lesie albo w czymś tam, tylko widzę po prostu jakaś ścieżka, nie wiem, czy to są jakieś... Po bokach są połacie traw albo... Jakieś pole, łąka, nie wiem. Mhm. I widzę taką ścieżkę. Taką ścieżkę widzę. I dosyć otwartą przestrzeń. Oho. I nie wiem, i wiesz, i nic więcej nie widzę, tylko widzę, że on drepcze tą ścieżką. Wiem. Wiesz, o co chodzi? No to jest tak, że on mieszkał tam pod lasem za hotelem, gdzie ja pracowałam. Okej. Bo ja w marcu zaczęłam pracować, od marca zaczęłam codziennie wychodzić i tam jak wychodziliśmy, to szła taka ścieżka do góry, my sobie chodziliśmy do lasu, chodziliśmy sobie... Okay. A teraz mieszkam trochę dalej i chodzę tutaj bardziej z nim, ale jak zrobi się ciepło, to na pewno będziemy tam dalej chodzić. Okej. Okay. Okej. Okay. On na pewno, on teraz jakby czerpie z tego, że może w ogóle za tobą podążać, że podąża za człowiekiem, rozumiesz to? I taka przestrzeń właśnie taka, wiesz, taka otwarta mi się jawi. I mi się też jawi coś takiego jakby, tak jakby, ja nie wiem co to jest, ale jakby widzę wodę. Ale ta woda chyba, nie wiem czy ona płynie, czy ona nie jest bardziej odstana. Czyli czy to nie jest jakiś taki zbiorniczek albo... Okej, no właśnie jakby widzę, że jakby dojście do jakiejś wody, która stoi, o. Że to nie jest rzeka jakaś tego i że on właśnie jakby lubi to. A jest to
A to jest myślę, ty tutaj ta ścieżka, okej. No to może to jest ta ścieżka, którą ty teraz z nim chodzisz. Bo jakby on mi jakby pokazał potem właśnie, że jakby jest po drodze woda stojąca, no nie? Bo to nie jest tak, że ja widzę na przykład, bo ja chodzę na spacery u mnie tutaj, że mamy rzekę i ona płynie, a tam on mi pokazuje, że dochodzicie do jakiejś wody, która stoi. To tutaj, tak. Okej, okay, dobra. Okej, okay, super, super. Czy jest w stanie dawać mi znać, kiedy jest to dla niego za długi spacer? No właśnie, jak się możemy z tym spotkać? Wiesz co, on mi pokazuje, że ty chyba to odczuwasz, bo on robi coś takiego, że najpierw na tym spacerze jest bardziej taki aktywny, że ma szybszy krok, a potem zaczyna się ciągnąć za tobą bardziej, a nie przed tobą albo obok ciebie. I to jest ten czas, kiedy należy zawracać, nie? Jakby jemu, on pokazuje mi, że ten dystans dla niego nie jest aż tak ważny, tylko czas spędzony z tobą w takiej przestrzeni. Więc nie wiem, czy wy tam podjeżdżacie samochodem, czy musicie dojść, ale to możesz mieć na uwadze, nie? Że jakby ten czas, na przykład nawet ten godzinny spacer, on wcale nie musi być w dystansie kilometrów. On może być po prostu zrobienie 300 metrów i posiedzenie sobie, że jemu to dużo daje. No bo tutaj chodzi o jego łapy. Po prostu ja ci od razu mówię, nie? Że jakby ten żołądek on odstawia na bok, on cały czas wraca mi do tych łap. No nie, zobacz, zobacz. On po prostu chciałby, wiesz, żeby go to nie bolało, bo on rozumie to, że jak go to nie będzie bolało, to on będzie jeszcze mógł więcej. No, więc jakby, no nie wiem, no trzeba po prostu pogadać, czy to z tym weterynarzem, czy może z kimś innym. Jak ludzi gości hotelowych, będzie bardzo często mnie zaczepiali, właśnie mnie zaczepiła taka pani, mówi, on ma dyskopatię, bo ona widzi, w sensie ona widzi potem. No to pewnie to, co ja ci powiedziałam, że to, co on pokazuje na tym kręgosłupie, że jest takie miejsce, że to potrafi tak zakłuć, że w tym momencie po prostu paraliżuje mu jakby, nie, ten aparat tylny ruchu. Że on ma takie poczucie, jakby po prostu nie czuł za bardzo tych nóg i one się wtedy tak zaczynają trząść i są takie bardziej, bardziej robotowe. No inaczej tego nie umiem nazwać, nie? Bo on też jakby nie umie mi tego inaczej też nazwać. Sztywne, o przepraszam. No po powietrzemu powiem sztywne, on mówi robotowe. Okej, okay. A co ze właśnie, co z jego wzrokiem i słuchem? No bo ja wiem, że mnie dobitni, ale jaka to jest skala? Dobra, to poczekaj, niech mi da poczuć na przykład najpierw wzrok, dobra? Mhm. Wiesz co, ja to myślę, że w domu to on normalnie widzi. To jest tak, że jakby z daleka, czyli to jest takie bardziej, jakby to powiedzieć, rozmyte trochę. Mhm. No, uderza głową. Teraz już widzę, że coś już lepiej, już się nauczył przestrzeni, zdecydowanie. Ale jakby nie widzę tak, żeby on w ogóle nie widział, tylko to jest tak jakby, to jest tak jakby za mgłą, ja nie wiem, być może on nie będzie miał jakiejś właśnie tam jaskry albo czegoś? No bo właśnie ja to widzę, wiesz co, jakby to było za mgłą, o. Jasna powłoka, taka wiesz, jak już widać. Okej. Jeżeli chodzi o słuch, jakby wibracje i tony, to on je bardzo dobrze czuje. To on mnie słyszy jak wór? Kogo? Czuję wibracje. Okej. Okay. No, czyli może tak być, że on nie słyszy za bardzo. Bo do mnie mówi, ja mówię, daj mi to poczuć. On mówi, powiedz jej, że czuję wibracje. Więc... Kolana to rzuci, do mnie przychodzi, w stanie coś zlokalizować. Bo zobacz, że inaczej wtedy się roznoszą dźwięk się, inaczej niesie. I jakby wibracje są inne. On mi właśnie pokazuje wibracje. Więc ja na przykład mogę ci doradzić, że na przykład mogłabyś spróbować sobie wdrożyć na przykład na tego, na przykład gwizdek. Czy nie będzie działało na niego? Ja ci mogę podlinkować gwizdek. Taki survivalowany jest 13 zł, kosztuje czy 14. Bo on jak my chodzimy razem, to on się tak rozsuwa, jak właśnie ma fajne flow, na głowie co to czuje, on się rozsuwa, to powiedzieć, że on czasami traci orientację. Tak. Jak ja go wołam, to on biegnie w przeciwnym kierunku, ja muszę za nim pędzić. Okej.
Tak, no bo, no właśnie. Ciekawa jestem, jakby było z gwizdkiem u niego. Myślę, że ten gwizdek byłby dobrym rozwiązaniem. I właśnie nie te ultradźwiękowe, tylko ten taki survivalowy, co ja mam dla swoich psów. Okej, to ciekawe. No, zaraz ci go podeślę. Wow. Nauczyć go. I ci od razu, wiesz co, tylko mi przypomnij, Ilona. Wezmę i ci podeślę krok po kroku, jak nauczyć tego gwizdka. Jak sobie poćwiczyć z nim ten gwizdek. Super. No. Że ja bardzo lubię z nim wychodzić i go puszczać. Bardzo się tego bałam, ale jak właśnie Arek powiedział, weź puść go, przecież jesteśmy tutaj obok, weź, wszystko jest bezpieczne. I jak od tego momentu go pierwszy raz puściłam, to już tak chodziło na razem. No. No ja mu już nic nie zaszkodzi, Ilona. Ja. Znaczy jest tylko lepiej. On też tylko mówi, że on też jakby odejdzie kiedyś, on nie wie w jaki sposób. Każdy z nas jakby nie. Ja wiem, bo ja się tak strasznie boję śmierci, ja, okay. Ja takie mam też poczucie, że na przykład sobie nie wyobrażam śmierci moich kotków, mnie to tak przeraża, ja mam takie on też... No ale to zobacz, kto to ma, no nie? Patrz na to, kto to ma. Bo jeżeli wierzysz, że jesteś istotą, bo na razie wierzysz tylko w to, nie czujesz tego. I tu jest jakby to, nie? Jakby to banie, ten lęk to jest tylko ludzki. On bardzo mocno jakby pokazuje mi właśnie teraz zen, że ja tak będę już o nim mówiła, że gdyby on przeżywał w tym lęku tego psa, ile razy był bity, w jakiś taki sposób niezauważany, to w tym momencie nie byłby w środku tak silnym kimś, jakim jest. Tak. Że ogólnie lęk nie pozwala doświadczać i rozwijać. Nie potrafi też, lęk też ma coś takiego do siebie, on mi pokazuje, że ten lęk ludzki jest trudniej w ogóle, znaczy lęk ludzki, lęk w ogóle, taki przerażliwy lęk, jeżeli się cały czas doświadcza tego lęku i pozwala sobie dana istota w ogóle, wiesz, być w tym lęku takim, to oddala ją od możliwości tego, żeby zobaczenia, jakby poczucia, czym się jest naprawdę. Że on bardzo mocno jakby przybiera wtedy tę świadomość do tego ciała, które doświadcza. Nie umiem tego inaczej nazwać, jak on mi to pokazuje. Albo może inaczej ciało jakby zakrywa świadomość, o, tak w ten sposób. Poprzez właśnie takie emocje jak lęk, strach. A czy sposób, teraz wnoszę i wnoszę po schodach, już jest dla niego ok, czy to jest odpowiednie? Staram się rozpoznać. Czy... No wiesz, to mi nic nie pokazuje. Pokazuje mi, że ma odciążone nogi wtedy, w jakiś sposób. Nie wiem, czy ty coś podkładasz pod niego, czy... No coś... Łapię go lewą ręką pod pachy. No właśnie, jakby no, pokazuje mi, że on nie doświadcza wtedy podłogi. Tak, tak. Zbieram cały jego ciężar jakby na tych żebrach, bo to jest tak, a lekko przytrzymuje tył, żeby mu nie robić krzywdy. A powiedz mi, a ile on waży? 20 kilo. To ty jesteś silna kobieta. Ja jestem w ogóle krugerką, więc ja dźwigam większe ciężary. A no tak, a no tak. Ale on ma niedowagę. Niedowagę i ma zanik mięśni, ale no przez to właśnie, że on był w jednym miejscu przez... Tak. Tak, tak, tak. Okej, zobaczmy na te pytania, co tutaj jeszcze. O istotne. Tam były żywienie, wiek był, ten rok słuch. A czy zostawiać mu to światło, bo ja powiem ci, że ja mu zostawiam. A to jest twoje. Światło. On mówi, że to jest twoje. Aha. Że ty ogólnie nie lubisz ciemności. No tak średnio lubię ciemność. No nie, pokazuje mi, że nie lubisz. Więc nie mówię, że średnio nie lubisz, bo nie lubisz. Jakby on mi pokazuje, że ty nie lubisz braku światła. Ale odczuwalnie wolałabym już... No. Jakby wiesz co i... Jakby nie pokazuje mi, że to coś mu robi, w sensie, że jak będzie ciemno, nie? Nie pokazuje mi tego. Może w tym ciemności. Ale ja miałam takie poczucie, że jak jest to światło, to on przynajmniej więcej widzi dzięki temu, wie. Mhm.
Jakby on mi pokazuje, że on ma też inne aparaty do tego, żeby jakby tworzyć sobie to, jakby wiesz, gdzie co jest, no nie? Okay. Że jakby on odczuwa też własną skórą to. No tak, no ja wiem, o co mu teraz chodzi, okej, dobra, bo on mi pokazuje, no wiesz, jakby zwierzęta mają na sobie, na przykład psy mają też wibrysy. Nie tylko mają wibrysy przy jak to się nazywa, na buzi, te długie wąsy, tylko też jakbyś tak się przyjrzała, to z ciała psa też wychodzą gdzieniegdzie są wibrysy. No i to jest aparat czucia, nie? To odbiera wtedy po prostu fale jakieś tam. Ja się boję ciemności, no dobry jest. No i dobrze, będziemy gasić światło. Boisz się, no po prostu jakby on mi pokazuje, że masz z tym związane jakby to, że jakby nie lubisz, kiedy jest ciemno. Ty nie czujesz się wtedy bezpiecznie. No jakoś tam świeczkę lubię zapalić. No to ciemności nie lubię. Okej. Mocno czuję, że to jest w jakiś sposób doświadczanie. Dobra, każe mi coś malować. To jest w ogóle jakieś dziwne. Dla mnie to wygląda jak ławka. Poczekaj, zaraz ci to wyślę. Bo to jest, wiesz, niektóre tak tylko, jakby niektóre istoty mi to tak każą. Ja nie umiem oczywiście malować, więc to może wyglądać w ten sposób. Ale to jest jakiś przekaz chyba dla ciebie, jeżeli chodzi o coś nowego dla ciebie, co może mogłoby się wydarzyć, ale nie wiem co. Takie mam poczucie. Dobra, a to pewnie musiałoby być lato, wiosna. Dobra, poczekaj, zrobię zdjęcie. Poczekaj, bo muszę znowu wziąć na głośnik. Nie mam zielonego pojęcia. Mam takie poczucie, że jak znajdziesz takie miejsce, aha, gdzieś, gdzie będziecie kiedyś razem, to czy coś się wydarzy fajnego? Nie wiem, bo to też... Nie wiem, o co chodzi z ławką i z balonem. Balon? To jest balon. Balon się, ale... To jest coś... Poczekaj! Mów mi. Nie czuła, że to zwierzę jest. Czy miałeś kiedyś takie uczucie, jakbyś go znała już? Wcześniej? Ja nie wiem, bo ja go po prostu czułam, że ja go kocham od samego początku. Ale coś jeszcze chciałbym powiedzieć. Przede wszystkim, żebyś się nie bała, bo w tobie jest dużo lęków. Jakby, żebyś cały czas dążyła do tego, żebyś ty jakby sobie pytała siebie, dlaczego się boisz, o co się boisz. Żebyś starała się jakby właśnie odpowiadać sobie samemu na te pytania. Jakby żebyś zauważała w ogóle to, że namawia cię do tego, że na przykład żeby sobie diagnozować to, czy ta emocja, która występuje, czy ona jest zawsze taka sama, o takim samym natężeniu, czy ona odchodzi. I cały czas, że jakby powtarza to samo jak taką mantrę, że lęk paraliżuje, lęk spowalnia dojście do prawdy. Co powiedział? Cieszę się, że jest. Mm. Czy ja,
Ja czułam, że coś tutaj przeznaczenie po prostu. Uważam, że mieliście już ze sobą do czynienia. Ale jakby nie wiem, czy to teraz jest na tą rozmowę, bo wiesz, jakby nie pokazuje mi nic więcej. Mam takie ogromne odczucie tego. I też zresztą zauważę, jaka była początek rozmowy, jak on szybko gadał i teraz już powoli spowalnia. No ale ja zauważyłam, kiedy tak. Ja a teraz sobie jeszcze zobaczę te jego parametry jeszcze raz. Czekaj. Zobaczę. No dobra. Energia życiowa. Energia życiowa twoja. Mówi do mnie, sprawdzałaś już dzisiaj. Ja mówię, no tak, ale chcę jeszcze raz. 100%. Kontakt ze sobą. Też będzie na pewno na 100%. Bo 100%. To też jest tak, że od razu ci mówię, że na przykład nie czuję u niego zamglenia starczego w jego mózgu. Może być tak, że jakby spowolnione są pewne reakcje, ale one bardziej, to spowolnienie właśnie wykazuje bardziej mi z tego niedosłuchu i braku jakby takiej możliwości widzenia wszystkiego, aniżeli z takiego otumaniania starczego. Ale ja to wiem. Bo ten kontakt ze sobą to on ma wspaniały po prostu. Dobra, teraz poczekaj, jeszcze bym chciała samostanowienie o sobie, jakie masz teraz, pokaż mi. Bardzo ma wysokie, 90%. Super, i poczekaj, jeszcze gotowość na zmiany. Też jest gotowy na zmiany w 100% we wszystkim. Tak, ja wiem, bo ja mu powiedziałam, że my będziemy doświadczać nowych rzeczy, wiesz, jak on dzielnie autem jeździ. Wow, cudownie. Ja powiem, że przy mnie będzie doświadczał nowych rzeczy. No ja ci powiem, Ilonka, że na pewno jakby podsumowując jakby to wszystko tak jakby ode mnie, to na pewno bym zobaczyła sobie ten aparat ruchu jego. Nie wiem, czy sobie to sprawdzisz poprzez rentgen. I nie wiem, czy bym po prostu nie skłoniła się ku temu, żeby zrobić mu to łydzkie żołądka, jakby brzucha. Na pewno. Te dwie rzeczy na pewno bym, bo nie wiem, czy tam miał te próby trzustkowe i to wszystko inne? Miał krew, no i z krwi tam wyszło właśnie ta tarczyca. A trzustka? Te wszystkie, dobrze. Wiesz, ala, no. Dobrze i trzustka dobrze. Okej. Może rzeczywiście jest to zapalenie żołądka, po prostu jakieś tylko, nie? EOA wyszła tam bardzo wysoka. No ale co wyszło? Wysokie? EOA. A co to jest? Eozonofile. Że zarobaczenie. No tak, zarobaczenie, ale też eozonofile świadczą, jeżeli się ma bardzo, bardzo wysokie, to też świadczą alergii. I może dlatego to jest. Może on jest w ogóle uczulony na kurczaka. I dlatego ci miał takie przeczyszczenia też. Może być. A jest w stanie powiedzieć, co on... Na pewno nie tłuste. To mi pokazuje, nie? Że tłuste sprawia, że to mu jakby przelatuje bardzo mocno. Ryby mięsa? Ryby też są tłuste. Znaczy to wegetarianki. Poczekaj. Kurczę, widzę świnkę, ale ja wiem, ja się nie znam w ogóle na dietetyce. Ale widzisz świnkę? No, pokazuje mi świnie. Czyli wieprzowina. Ale ja nie wiem, wiesz, jak to jest ten... Ale tak jakby po prostu tam jest dyskomfort w tym brzuchu, więc mówię, no może być to, że to zarobaczenie jest takie. A możesz jego zapytać, czy ten dyskomfort jest przez cały czas od tego momentu, że on się rozchorował i długo charkał i wymiotował, czy to jest jakaś dość
nowa sprawa, czy... Nie, to już było, to się ciągnie, to się ciągnie. Pracuję i w sumie właśnie tak okoliczności się układają, że... Cudownie. Dokładnie, nawet te najtrudniejsze typu gubienie telefonu i odnajdywanie... Tak, w ogóle wiesz, co to jest gubienie telefonu. Tak, wiadomo, tak, że człowiek się denerwuje, bo coś tam... Ale tak jakby na przykład właśnie, jeżeli już jest w tym procesie takim zadawania sobie pytań, jak sobie usiądzie i na przykład sobie pomyśli właśnie, co ci to robi w ogóle, nie? Komu to robi? No bo jeżeli już ten ktoś zauważa to w środku, że coś robi, no to wiesz, no to znaczy, że to jest odrębne, nie? To tamtemu robi, a nie mnie, skoro ja to zauważam i mogę to widzieć. No i ja... Na pewno mi zależy na tym, żeby dojść do takiego punktu, żeby potrafiła komunikować się ze swoimi zwierzętami. Potrafisz, Ilona, tylko jeszcze nie, jakby nie wiesz, no jakby nie wierzysz w to, że to, co słyszysz, po prostu to jest to. Bo to trzeba, wiesz, nie wierzyć, tylko to trzeba po prostu poczuć. Bo wiara jest ulotna, pamiętaj. Coś, jeżeli nie poczujesz, a uwierzysz tylko z mózgu, to jest ulotne, bo za chwilę ktoś ci powie, wiesz, jakby to jest od niego też. On mi to pokazuje teraz, że jakby wiesz, to jest po prostu coś takiego, że za chwilę ktoś przyjdzie i ci powie, że to jest inaczej i wtedy przestajesz wierzyć, bo to poszło z mózgu człowieka. Ale jeżeli coś poczujesz, to jest niezmienne. Wow. Wiara jest zmienna, uważam. Wiara jest zmienna. Wow, ale różnica. Wow. Tak, ja też. No to właśnie o tym on mówi. Wow. Dlatego tak zrozumiałam, co chcesz powiedzieć. Wszystko, tak? No tak mi pokazywał, to wiesz, że tego z głowy, jak coś z głowy idzie, to jest bardzo ulotne. Bardzo. Po prostu jest i nagle jakby pojawia się kolejne coś i to znika. Dlatego jakby wiele istot też mówi, nie szukaj na zewnątrz siebie, tylko szukaj wewnątrz siebie i od siebie. Że z zewnątrz nikt ci nie pomoże odnaleźć siebie. I ten lęk naprawdę maleje, jak wejdzie się bliżej w siebie. Tak, bo nawet wiesz, nawet jak na przykład możesz sobie to jakby doświadczenie takie zrobić, nie? Że jesteś w lęku i na przykład mówisz sobie, dobra, to ja teraz spróbuję po prostu zadzwonić do Marty albo do kogoś bliskiego, do Karoliny. I przez ten ułamek sekundy, kiedy jakby zastanawiasz się, gdzie masz telefon i wybrać ten numer, to zauważyłabyś to, że tego lęku w tym momencie nie ma. Bo jest inny proces. Bo jesteś w trakcie szukania telefonu. No tak, to jak dopiero jak mam uwagę. To... No. Wow. Ale i kto to zauważa, że to jest możliwe? Twoja prawdziwa istota. Niesamowite. No. Aż mi się oczy szerzej. Nie, jak im się do ciebie zwracano, jak mama cię brała na ręce, tato, potem ci opowiadano, że nie wiem, a babcia to była taka dobra osoba, ale ją skrzywdzona, i co słuchasz? I się dopytujesz, ale co, ale a dlaczego? Jakby tak powstają schematy, potem idziesz do przedszkola, do szkoły, potem masz znajomych, którzy ci mówią, jak masz robić, jak masz nie robić. No. Jaka ma wytyka, ta powinność, nie powinność. No i tak powstaje właśnie tożsamość jego. Wow. A w środku jest jaźń, która jest czystą przestrzenią. A... Nic nie mam, uważaj. Czy moje kocie, dzieci i psietko to... Czy dla nich są trudne moje emocje? W sensie, czy może być tak, że dla nich to jest nie do wytrzymania? Jak nie wiem. W niektórych sytuacjach tak jest. Wtedy, kiedy ja mam takie doświadczenie, będę mówiła o tym od siebie, wtedy, kiedy te świadomości jeszcze na przykład w tych zwierzętach też nie są bardzo mocno jakby odczute, przebudzone, kiedy jest duże jakby uzależnienie emocjonalne tego zwierzęcia od człowieka, kiedy na przykład też no to jest takie najczęściej. Wow, to jak w ludziach. No tak. Wow. No,
Wczoraj mi się koleżanka zapytała, czy jestem szczęśliwa. Mhm. I ja mówię, jejku, wiesz co, jakby nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, bo ja czuję to inaczej. Czuję, że jestem w tym miejscu, w jakim powinnam być. Jakby szczęśliwa, to musiałabym ci powiedzieć, że mój człowiek jest cały czas szczęśliwy, a to nigdy nie jest tak. Że jesteś 24 doby na dobę szczęśliwy. Bo to też ucieka, emocja ta. Jakby czuję się bardzo mocno, że jestem w tym miejscu, gdzie jestem i jakby nie ma takich pytań już o przyszłość, o nie wiem, nie mam w sobie takich pytań w ogóle. Po prostu ogarnię to wszystko i koniec. Tak. Na pewno wiem, że one chcą wychodzić, ale tego nie będę im zabierać tej wolności, bo ja się boję o nie. Więc jak się właśnie puszczać, to uczę się puszczać ten lęk. No powiem ci szczerze, że z kotami jak rozmawiam, to dużo. Bardzo, tak jak ci powiedziałam tam, no nie, że one są takimi wolnościowymi zwierzętami. No zdarzają się takie, które na przykład są w mieszkaniach i za nic nie robi. Ale większość problemów, jeżeli na przykład z kotem jest, na przykład czyli siku, coś tam, to się okazuje na przykład, wiesz, ja o tym nie wiem, ale na przykład okazuje się, że on mi od razu pokazuje, że on był wolny, a po prostu został ubezwłasnowolniony i jeszcze strachem właśnie człowieka, nie? No. Znaczy to jest tak, że właśnie ja dostałam rozeństwo, miało 5 tygodni, bo znaleziono właśnie Zuzuśkę i ziomka. Mhm. A po 3 latach na korytarz przyszedł chory. No i miałam go tylko, wiesz, wylecić do adopcji. No i został. W sumie to już na tydzień wiedziałam, że będzie znać. Mm-hmm. Nauczył ziomka wychodzić. Ziomek aż się rozhulał jeszcze bardziej niż Zeus. No i oni wychodzą. I ja tego im nie mogę po prostu zabrać. Ja to akceptuję. I ja pracuję nad tym uwolnieniem lęku. Dlatego też się nie dziwię, że ten mój ziomek, wiesz... Tak, no jakby po coś to było. I potem widzisz, wrócił, no. Tutaj też zrobię tak, żeby mogły wychodzić wolno. No. A zatem, dlatego miałam tą wiedzę, że Zuzusia nie będzie sama, nie będą, i ja cały czas tą wizję trzymam sobie w głowie, to tak naprawdę niektórzy mnie próbują zainfekować tym. No to są te schematy, no wiesz, no... Możesz się obwiniać jako człowiek, a możesz po prostu widzieć to, że człowiek się obwinia. Jest różnica, nie? Widzieć, że się doświadcza, że człowiek się obwinia. Szczerze, ja naprawdę się staram, i to jest najważniejsze, że naprawdę się staram zapewnić każdemu zwierzęciu po prostu życie takie, na jakie zasługuje. Tak. Dziękuję. Ja też bardzo dziękuję. Hej Marta, pozwolę sobie nagrać wiadomość, bo pisanie za długo, akurat wracam z pracy na bazę. Ale Karolka mnie namawiała, żeby się do ciebie odezwać, więc w sumie zupdate'uję ci trochę informacje dotyczące Zena. Byliśmy w sobotę na zdjęciu rentgenowskim. Mieliśmy zacząć od klatki piersiowej, żeby sprawdzić tam serce i płuca, a następnie przejść do tych łapek, tej dyskopatii, czy co tam miało być. No i okazało się, że już nie przyszliśmy dalej, bo zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej pokazało guza. I ten guz jest w tym miejscu, w którym on mówił, że go tam paraliżuje. I ten guz uciska mu nerwy, dlatego ma problem z chodzeniem i nie ma czucia. Ta weterynarz powiedziała, że no, oni nie wiedzą, czy ten guz jest przy płucach, czy w płucach, no na pewno uciska na płuca i na te nerwy w kręgosłupie. No ona powiedziała, że z nami życie. I 10 miesięcy w tej sytuacji to w ogóle dla mnie się wydaje jakimś po prostu, no czyli w ogóle nie zupełnie, zupełnie nierezonującym z nami. I po prostu mam takie poczucie, że dobrze, że zmieniłam weterynarza, dobrze, że
nie zgodziłam się na jakieś tam zabiegi, kastrację i sterylizację. Oczywiście można znaleźć weterynarza, który go pokroi za 10 tysięcy, ale ona nawet nie obiecuje, czy jeśli się wybudzi po zabiegu, po operacji, to czy w ogóle będzie w stanie chodzić, bo ten guz jest w bardzo takim nefralgicznym punkcie. No ale ja mam i tak poczucie, że on się może wchłonąć. No i tak może masz jakiś pomysł, albo może masz jakieś przeczucie, albo może, no, ty jesteś bardzo bogata w te doświadczenia ze zwierzętami, więc może jest coś takiego po prostu, co ci przychodzi od razu na myśl, co z tobą rezonuje i co mogłabyś podpowiedzieć w tej sytuacji. Byłabym bardzo, bardzo, bardzo wdzięczna. Ściskam mocno i życzę pięknego, słonecznego i owocnego dnia.